Cześć wszystkim, z tej strony się witam w kolejnym odcinku z serii ARK. Dzisiaj sobie pogramy razem z moją ukochaną Natalią, która także streamuje. Mam nadzieję, że nie będzie tak problemów jak wczoraj. Niestety nie wrzucałem na tego odcinka na gdziekolwiek, tylko wczoraj poleciał strumyk, także dzisiaj praktycznie tak zaczniemy od tego filmiku dzisiejszego. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie ok. Ok, ładuje się. No to jest takie irytujące w tej grze najbardziej, jak macie mody jakieś poinstalowane, znaczy poinstalowane, pobrane, albo pobieracie, cały czas was rozłącza, później znowu łączycie się i tak w kółko, aż pobierzecie tam zestaw tych modów i będziecie mogli normalnie grać. No dobra. Tutaj naszka sobie leży ładnie, pięknie. Wczoraj zdążyliśmy jeszcze to zrobić. Widzę, że trochę to jest nie krzywo, ale nie szkodzi. Czekajcie, jakieś kurcze problemy. Czekajcie, jakieś kurcze problemy. No dobra, słuchajcie. Dobra. Zobaczę tylko jeszcze jedną rzecz. No dobra, słuchajcie. Jeszcze sobie coś ustawiam.
Dobra. Naszka ma jakieś tam problemy. Dołączanie cały czas. No coś jest nie tak, to trzeba przerwać, albo coś jest nie tak. No widzę, że coś jest nie tak. Musisz przełączyć sobie. Wyłącz jeszcze raz. Niestety, nie możesz przechodzić co chwilę na tapować. Zresztą jak streamujesz. Dobra, na czym skończyliśmy? Okej. Okay. Wezmę sobie Demegana. No i spoko. Okej. Okay. Najgorszy błąd to jest właśnie... Nie wiem, jak to wyłączyć. Dobra. Dobra, zróbmy tak, jak tutaj jest. Idealnie. Dopiero mody pobiera. No, tak to jest. Nie pobiera, tylko ci się ładują. A to jest różnica. No nie, pobieranie to pobieranie. Teraz pobiera. Nie, teraz ci ładuje. Nie. Loading pobieranie. Jest. Loading to nie jest pobieranie, to jest ładowanie. Uruchamiałem ci, już ci się pobrały. Tutaj jest coś nie tak, widzicie? Ale prosta sprawa na takie. Skoro tak jest, to schować. Ja muszę dać do końca. Nie, ja robię to. Zdobądź coś innego, bo ty nie zrobisz tego jak trzeba. Ja ci później pokażę co i jak. Tak, bo ja jestem blondynką. Nie, ale trzeba to na pilary, żeby było równiutko, a nie byle jak. O to mi tylko jedynie chodzi. Chcesz to wejść, zobacz jak ja to robię. Które pilary są? O, widzisz? Chodź, zobaczę co się zadziało. Chodź, chcesz zobaczyć? To ci pokażę. Ja się zaraz zajmę. O, i już ja coś robię źle. Ja też nie znam tej gry, ale to trzeba zrobić porządnie, bo mnie nie lubię takich niedociągnięć. No, nadal jest coś źle. To mnie wkurza w tej gierce. Ale jęczysz. Nie, syn, to jest heroiczna walka. Ta. Tak u mnie to słychać. Małpkę się przemieniasz, czy? Oj, to mi się już nie podoba, co tu się zadziało. Czemu tego nie mogę naprawić? Lubię nierówności, a zwłaszcza takich nierówności. Dobra.
Tak nie poszło, tak nie poszło, tak też nie poszło. Coś te schody w takim miejscu akurat zrobiłem. No czemu mi to nie idzie? No schody zrobiłem w takim miejscu, żebyś mógł ładnie przejść. To jest tylko chwilowe. Proszę nie ocenianie takie. Super. Nie lubię tego półmroku takiego. Co tam, przecież możesz sobie pochodnie zrobić? Półmroku to już w ogóle nie. Już nie przesadzaj, bo ja lubię, bo wtedy się ludzie boją. Uważaj na węże. Pająki, nietoperze. A, i tu jest błąd. Tak zwany wielbłąd. Widzisz, ja to zrobiłem krzywo. Już jest moja wina. Niestety będę musiał to poprawić. Ale już mi to denerwuje, bo to jest ciężka sprawa. I tu już też jest źle. Rzeczywiście zaczynają denerwować mnie te półmrok. Siekiery też się co 5 sekund. No, niestety. Dobra. Będzie dobrze. No nie żartuj sobie. No nie żartuj sobie, co to jest grane? Może jakiś bug? Nie. No, teraz jest okej. Dziś sam się uczę na niektórych rzeczach. No, idealnie. Kurde, ja uwielbiam takie proste rzeczy, bo... coś krzywe to mnie od razu irytuje. No, od razu jest lepiej. Dobra. Będę umierała z pragnienia, ale po ciemku niezbyt mi się chce tam. Ale co tutaj? Przecież to masz wodę, patrz, naprzeciwko masz takie ładnie zejście. No wiem, ale tam... ciemno, już nie kombinuj. Nie ma monitora, więc... Dobra. Wąsik. Dobra. 5 sekund. Mam nadzieję, że nic mnie nie zabije.
próbuję, to ja tylko w sumie zbieram surowce. Dobra, słuchajcie, dla osób, które dołączyły dzisiaj do nas, albo oglądają, albo nie oglądają. Chyba bardziej nie oglądają. Powiem wam jedno. Że wczoraj rozpoczęliśmy grać na tym serwerze, nie jest to idealny serwer. Nie jest idealny w sensie, ma tutaj dużo modów, bo aż 11. Ale specjalnie go wybrałem, bo będzie to ciekawiej, to jest raz, będzie ciekawiej, o wiele bardziej interesująco. A dwa, żeby naszka się trochę pouczyła, zwłaszcza, że to jest przyspieszony taki kursik, tak? Ona ma teraz wszystko więcej, ale już zobaczę, jak to mniej więcej funkcjonuje. A nie wiem, czy zostaniemy tutaj na stałe. Na razie się bawimy. No dobra, słuchaj, teraz jest w miarę równo. Musiałabyś albo ze mną patrzeć, albo obejrzeć sobie filmik później, instruktażowo. Instrukcja obsługi. Jak to robić? No, z czym się męczyłem, bo powiem ci, że... Nie. Tu trzeba ładnie zrobić, ja chciałem to zrobić porządnie z tego względu, żeby to ładnie wyglądało, było spójne, a dwa, jak będziemy robić piętra, to wiesz, jaki mielibyśmy problem, jakbyśmy to normalnie robili jak ostatnio? Bo pilary powodują to jak fundamenty, a fundamenty są tylko na dole, nie? Słyszysz mnie? Tak. Bo nie wiem czy... No i fundamenty są na dole, tworzysz ściany i później próbujesz sufit robić, nie? Znaczy dla dużych pomieszczeń. I w pewnym momencie ta gra ma takie, że tak powiem, ograniczenia, że ci nie wykrywa fundamentu, bo jest za daleko, rozumiesz? A pilary są blisko. Także... To nas pomoże, a dwa, widzisz, ładniej to wygląda, jakoś spójniej, równo i tak dalej. O to chodzi, ja zawsze lubiłem, jak jest po prostu równo. Słuchaj, tutaj... Tak, tutaj sobie zrobisz jakiś pokój, czy dwa pokoje, później sobie zrobisz ten... Szpilary to później sama porobisz, bo zrobiłem ci ten trzpień, że tak powiem, a i tak muszę je poprawić, bo zobacz, chodź tutaj, możesz wejść zobaczyć? Nie zobaczysz, albo nie idź, rób tam jeszcze co tam robisz, ja ci później pokażę, jak będzie jasno. Zobacz, jak ja postawiłem, one niby są równe, ale niektóre są równiejsze, nie? Widzisz, dupa, czemu tu jest, kurczę, pieczone schodek, wkurza mnie to, tu już jest jakiś błąd, nie wiem, dziwny. Nienawidzę takiego czegoś, jest minimalna nierówność. No. Udało się. Czasami nie załapuje. Nie wiem czemu. Jest dobrze, że tak powiem, nie narysowane, ale pokazane, a mimo wszystko jest... nie wchodzi. To jest coś koło mnie. Chodź zobaczyć, coś ci pokażę. Chodź dookoła. Nie widzę przy tym ustawieniu. Nie, nie widzisz. Trochę na czuja biegnę. Co ty dookoła zrobiłem? Chodź zobaczyć. Teraz patrz. Chodź tutaj na chwilę nad schodki nasze. I teraz spójrz tam na pilary, widzisz? Niektóre są troszeczkę niżej niż to, co postawiłem, widzisz? No ale to się gubi w tym momencie już, tak? A co się gubisz? No w sensie, nie ja się gubię, tylko w sensie to, że niektóre są nierówne, bo jak zrobisz... No ale nie. Zobacz sobie tam trochę do tyłu, trochę... Kurde, bo we mnie wchodzisz. Patrz, spójrz swoje... No, jeszcze trochę w prawo. Tam, gdzie stoją nasze skrzynki, widzisz? I one są równo tam, widzisz? Bo tam zacząłem, bo tam był najwyższy punkt i tam zacząłem. Ale co to ma za znaczenie? A takie ma znaczenie, już ci tłumaczę. Prosta sprawa, za 3-4 godziny w grze ten pilar pęknie i pękną całe to. To ma znaczenie.
Pięknie. No spadnie pilar, on się rozwali, bo nie będzie miał kontaktu z dachem, że tak się wyrażę, nie? Dlatego to trzeba robić raz, a dwa, jakbym to zostawił, zrobiłbym jedno mniejsze, większe, ja zrobiłem specjalnie od większego, a z tego względu, ponieważ, żeby to było równe, bo to był najwyższy punkt z tych wszystkich pilarów i ja to wszystko teraz, że tak powiem, pokręciłem dalej, nie? Zaraz muszę, słuchaj, jesteś tam na dole? Zrób te najmniejsze pilary, bo tam są nie medium, tylko jak jest medium, large i ten pierwszy pilar, po prostu jeden pilar. Super, udało się. Tylko jest... large, wood pillar, tak? Nie large, zrób ten najmniejszy pilar, po prostu pilar. Smal, no, o, smal. O to mi chodziło, brakowało mi słowa. Ile? Ile? Oj, dużo. Ile możesz? Tak z 10? Kurde, niech się zrobi jasno. Dobra, to by było, jeżeli chodzi o... Zostaw mi tam, jak skończysz, dobra? I ci zaraz dam możliwość, tutaj będziesz sobie robić, co chcesz. No, trochę mi to nie wyszło, niestety. Zrobiłam 11. Wrzucam te skrzynki, które mam sobie. Dobra, to zaraz wezmę. Dzięki. Już nie wejdziesz na górę. Nie zniszczyłem. Teraz je postawię znowu. Nie wiedziałem, gdzie postawić, bo tak mi szkoda tego miejsca, wiesz? One dużo ze mną. Słuchaj, tu trzeba trochę powiększyć ten pokój, gdzieś zrobić jakieś pokoje z łóżkami, jakąś sypialnię. Ja bym tu zrobić, gdzie są łóżka, tylko łóżka przeszkadzają. Weź je na chwilę schowaj, podnieś je i od góry zrobię. Aha, nie zrobię. Mogę tylko na dół. No ja pierniczę, no nie gadajcie. Dobra, mogę spać. Baba, co dwa łóżka podnosi. O. Zobaczymy, co się dzieje teraz. Aha, no i dupa się zadzieje. Zobacz, co się dzieje. Nie, to jest źle. No, w tym miejscu ja... No, powinienem być bardziej... A Jezus. Dobra. Dobra, teraz. Właśnie tak ręce wtedy mają to do siebie, że trzeba to wszystko dobrze rozplanować, bo w połowie drugiej się okazuje, że... No i czemu mnie łapie? Brak punktu przylegania. Dobra. Proszę te dwa elementy i gotowe. Czemu nie chcę? W ogóle to trzeba zrobić więcej pochodni, nienawidzę. To się zrobi w środku, tym się nie przejmuj. Tylko czemu nie chcę złapać mi tutaj? Już sam się wiele rzeczy uczę. Kurza mnie to. Aj, chyba zrobię jakieś klasyczne schody, bo zaczynają mnie to rzeczy wkurzać. No bo chciałem zrobić do ziemi. Słucham? No nie można pływać? Tak. Może statek sobie zrobić. Co takiego dziwnego? Nie, no teraz tylko się uważam. Ojku, ojku, rampy nie chcę. Kurde, nie chcę, tego nie mam, bo na polowaniu nie byś. Zaraz pójdę coś złapać, żeby było łatwiej, tylko kurde, powiem ci, że patrzę, jak to zrobić szybko, łatwo drzwi, znaczy drzwi, te, schody, staircase, są jeszcze stairs. O, od razu lepiej dostała świat.
drewno. Dobra. Tak się w ogóle zastanawiam, po co to wszystko? Po to, żeby było wszystko ładnie posegregowane, tak jak Pan Bóg przykazał. Tak się powiedzieć, tak się z tego później nie korzystam. Korzystam. Dobra. Nie kłóćcie ze mną. Pokój jest potrzebny. Jeśli boję się z gry, to akurat śpisz w łóżku. Dobra, dobra. Cicho, cicho. Dobra. Zbieram dalej surowce. W ogóle to muszę iść po wodę zaraz. Dobra, może idę teraz. Bo muszę sobie wody. To na pewno nic ciekawego. I przyjemne. No i właśnie tego chciałem uniknąć. Albo jeszcze inaczej zrobię to. Ejku, jakie to jest trochę... Ktoś siedzi mnie ogląda. Wiesz... Myślałem, że muszę tam... Aj, no czemu to tak do bani się robi? W ogóle zauważyłam, tutaj nie ma dinozaurów. No nie ma, ale nie przejmuj się, są. No wiem, ale są chyba te duże. Z tego co zdążyłam zauważyć. Właśnie nie chciałem takich schodów robić, bo to marnuje tyle życia. No i dupa. Przestrzeni i w ogóle jest to takie, że tak się wyrażę. Ta biura w ogóle taka duża, jakby to z 10 osób miało mieć. Prawda. Prawda. Ej, wiesz, chciałam wejść do domu przez ścianę. Nie wiedziałam, gdzie są. Co jest grane? Chciałam wejść nie od tej strony. Co to się robi z tymi schodami? Nie podoba mi się totalnie. Kurde, te schody są w ogóle nieporęczne. Aaa, się wkurzam takimi głupotami, bo tracę czas. Tracę czas, ale nie lubię tego. Może wy macie jakiś pomysł, jak to do cholery zrobić dosyć szybko. Bez bólu. Ani te schody mi nie działają, ani te. Powinieneś to na środku zbudować. No jak na środku? Przecież tu... Nie wiem, taki jakiś głupi pomysł. Jaki głupi pomysł? No przecież tu na środku gdzieś i już. Dobrze, ale... Ludzie robią takie ładniejsze, takie jakby a la wieże. Widzisz, że to już nie idzie tak jak trzeba. Teraz patrz, i tu już jesteś ponad to. Rozumiesz? Głupota. To mi się totalnie nie podoba. Dobra, ale jestem tutaj, to teraz tak. O, i dupa, kliknąłem. Kliknąłem. Tak to jest. Zrób kontrol za. A, super. Nie mogę tego włożyć tam. Ej, wiesz to, a teraz to w ogóle wisisz w powietrzu. Nie, kto wisi? No ty wisiałeś przez chwilę w powietrzu. Wydawało ci. Wyglądało tak jakbyś po prostu miał bez. Dobra, zobaczymy czy to... No, teraz to wygląda w porządku. Jest tak, ale u dołu nie zrobię. Już widzę, że źle zrobione. No widzę, że się nie zmieści. Nie ma sprawy, może one się tak zakręcą.
ale teraz nie chce mi wejść. Okej, weszło. Teraz... Nie chcę teraz wejść. Nie wiem, czy mogę zauważyć, że to mamy dziurę. Wiem, bo zrobiłem ją. Nie jest to studnia bynajmniej. Już nie ma. Dobra, jak te nie działają, to wezmę zaraz sobie, zrobię te schodki i będzie z bań. Ale patrz, nie chcą wejść. No co za... do bani. No jak to? Zrobić... Chciałem powiedzieć pieprzone schody. Dobra, rampę. Muszę zrobić rampę. Jezus, żeby zrobić głupie schody. Czego to człowiek jest zmuszony? Walka o przetrwanie pełną gębą. No i nie chcę iść, nie działa. Ktoś mi pomoże. Please. No nie działa. Jeszcze umieram. Z głodu czy pragnienie? Pragnienie. O, słyszę Dodo. A raz zrobię tutaj. No, farmę Dodo. Nie wiem, czemu nie pozwalają mi zrobić tych schodów. Nie podoba mi się to. Naprawdę mi się to nie podoba. To się zastanawiam, jak to zrobić ten... rampę. Weź pomóż mi. Jak tu zrobić mądrze to, żeby działało? Halo? No, teraz tak skończyłam, że mam w ogóle na Twitchu ustawiony język. Teraz chyba w trakcie nie da się tego zmienić, prawda? Czy da? Ale co? Mam... transmisji wyświetla mi się. Da się zmienić. Wchodzisz w opcję i zmieniasz. Kurczę, jak to zrobić? Do cholery. Super, no. Ekstra. Się wkurzę, to zaraz zrobię schody. Dobra. Ja się zdenerwowałem.
ten język tutaj widzę w ogóle automatycznie jest ustawiony, aby tam się... Tak, tak. Nie, możesz to zmienić. Uwierz mi, że możesz. Daj. Jeszcze się zdało. Okej. Zobaczmy, co się stanie, jak to zrobię. Zamęczona śmierć. A co jest napisane? Że masz tego nie robić, to po co to robisz? Ale gdzie jest napisane? No, jak wyskakuje ci komunikat o tym, że się zamęczysz na śmierć, to się zamęczysz. Aha, to wiem, no to przerwałam, tak? Myślałam, że ty o czymś innym zupełnie mówisz w tym momencie. To i owszem. Ale znowu kilo się zniszczył, kocham to. Nie czuję. Dobra. To tak się... I my to tak zrobię to. Muszę poćwiczyć to, bo widać, że nie umiem. Udało mi się metal zdobyć. Byłoby miło, gdyby coś się z tego udało zrobić. Ciekawe. Siema, Xenderson. A, spoko. Oczywiście, że można. Tylko na razie tutaj ćwiczymy, wiesz, nie gramy.
A możesz to sprawdzić, ale chyba ponad 200. No ground contact, no ground. Ale dziwne. A to już mnie denerwuje, takie rzeczy to mnie irytują. Na maksa. Trzeba zrobić. Trzeba to zrobić po innemu, że tak się wyraża, bo to już zaczyna być. Aha, tutaj nic nie zrobię. Na razie zrobię prowizorkę. Zrobię to inaczej. Cieszy mnie to bardzo, ale my gramy for fun. For fun. Dokładnie. Spoko. Dobra, bo zaczyna mnie to trochę irytować. Nie miałem nigdy problemu z tymi, a teraz jak użyłem tych wielkich pilarów i od nich próbuję, to jest wszystko nierówno, a z tego względu, że pilary są poniżej fundamentów i dlatego jest taki problem. Uzależnione chyba od gruntu. Teraz by trzeba było zrobić taki dosyć... Właśnie. Ogólnie pilary by się przydały. I chyba się ich użyję, ale zanim to zrobię... Muszę od góry... Okay, jest jeden. Ogólnie pilar powinien iść dotąd, postawić to. Dobra, zobaczymy, co się zadzieje. Zaczyna mi brakować. Okej. To już mi się nie podoba. Ja tam postawię pięć. Oj, to już jest tu bani. Ale to już jest do bani. No, to już jest. Czy to jest równe? Dobra, to zaraz... Co? Deszcz w naszej chałupie. Życie. Jak w Madrycie. Dobra. No i co? I przez to zgasił się nasz ten?
No. Nie. Gaśnie. Gaśnie oddech. Tak, a co myślałaś? Oczywiście, że gaśnie. To jest aż tak realistyczne. No nie. No to jest. Dopiero chyba nie może mnie zabić. Czyli mogę stać pod drzewem. Spokojnie. A mam widzę, ale dobra. Okej. Z drzewa jest więcej słomy niż. Te moje schody to więcej zajęły niż. Dobra, niech będą. Pięknie, super. Ogólnie chyba powinienem zrobić pod nimi ten. Zobacz, udało mi się, ale trochę. Że tak powiem po rusku. Ja bym tu zrobił takie zejście. No dobra, niech będzie. Dobra, pilary. Zrobiłeś prawie klatkę schodową w bloku z wielkiej. Ale ja dodam coś. Kurde. To nie dotyka, a nie mogę tego. Dlaczego? Ciekawe, czy to się rozwali. Nie. Tu się powinno rozwalić, widzę. Dupa. Ciekawe, czy to musi dotykać, czy nie musi. Dobra, level kolejny. HP. No dobra. Słuchaj. Jak już mamy to. A mamy. Ja zrobię. Co ty zrobiłaś? No. To nie tym. Chyba. Chyba też ja nie zrobię tych poręczy. Chyba to nie działa. A, bo już wiem czemu to nie działa. Już tu wam. Ale dlaczego nie mogę? Czekaj. Rzeczywiście. Nie, w ogóle wziąłem palnie to, co trzeba. Dobra, rampę zrobię. Nie, dobrze wziąłeś. Railingi, tak? A nie mogę. Nie mogę. Switch tu schody.
Polskie? Nie wiem, czy ja teraz zrobię stairs. Wooden stairs. Jest okej. Widzisz, tu się nie chce zrobić. Dobra. Nie wiem, czemu się nie chce zrobić. Nie mam zielonego pojęcia. A ty użyłaś trochę czegoś innego chyba. Chyba trochę bardzo. No, bardzo. No, masz rację, chyba bardzo. Naciskiem na bardzo. No i czemu tu nie mogę? No niech sobie nie robię jaj. Dobra. Nie zrobisz. Musisz robić tylko na płaskich takich tych. Na płaskich tych? No w sensie na to takie jakby piętka. Dobra, idę nam złapać jakiegoś tam, chciałem powiedzieć Pokemona, ale... A mi się wydaje... To mi się... Misie? Mi się... Nie, masz rację. Switch to half wall. Okej. Okay. Ja nie wiem, czemu nie można. Dlaczego zrobiłeś schody na zewnątrz? Nie wiem. Nie wiem, o czym myślę. Bo niebieski nikt. Ty podnieś i... Będę... Dobra. Dobra, dobra. Słuchaj. Jeszcze... Słuchaj, mam dla ciebie zadanie. Bardzo ważne. Trzeba dorobić te ścianki. Jeszcze pojedyncze. Zobacz. Wokół i możesz tutaj zrobić piętro łóżka i tak dalej, to będzie taka, dobra? Czy nie? Nie słyszę. Wiesz, zawsze chce się spać. Wiem, kończę zabawę i... Dobra, no. Kurde. Gadać, że nie ma tu Dino. Widzę, że ktoś tam się... Budową. Co u nas? Co się buduje? Paciorino? Dobra. Minęła godzina mojego streama, więc ja kończę, będziemy kontynuować na kanale Nishina. Trzeba coś zjeść. Dobra. Prosiłem ją, żeby to zdjęła. Nie zrobiła tego. O, teraz ja to rozwaliłem. Tak się na razie nasza hacjenta
Czemu ono się nie zamknęło? Ha, bo stoi tu pani Natalka. Halo, przesunąć się. Halo. A nie w drzwiach. No i super. Najważniejsze to stworzyć te teraz łód. Łód ściany. Nie podoba mi się. Z miłą chęcią pogadam z kimś, kto mi powie, jak to naprawić. No nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Jak to można spieprzyć? No i tu wychodzi ewidentnie pod. To jest bad, very bad. Tak nie chcę. Spoko. Takie rzeczy też można zrobić od drugiej strony. No i to już mi się nie podoba. Już mi się baza nie podoba. Myślałem, że będzie spoko, a nie jest spoko. No i co to daje? Jest nierówno. Tego nie przeżyję. Teraz jest równo. Co to za dziwne dźwięki?
Ja ciebie też pozdrawiam, Shadow. Jezu, jakie to okropne jest. Nie przeżyję tego. To cholerstwo. Za dużo są te. Albo powinien postawić mury i dopiero później te. I tak byłoby lepiej. Dobra. Inaczej. Niestety muszę to przerobić. Bo tak nie zostanie. O kurde. Jakim cudem tu wziąłem? Kliknąłem? Kliknąłem. Pieprzony. No tak. Pieprzony cheater. No tak, dostaję, ale nie. Nieśmiertelny. Nie ma to jak nieśmiertelne stworzenia. A widzę, że za dużo broni nie mam.
Nie ma to, jak ci wejdzie do domu ptak, który jesteś śmiertelny. Super, włócznia mi z... Aha, w ogóle... do łóżka, gdzie mam je ustawić? No ale postaw, na ziemi najlepiej. Tylko w którym miejscu, w którym miejscu? No tak. No chodź tu, głupi ptaku. Nie ma jak ten śmiertelny ptaszek. Ja się w łóżeczku grzecznie położyłam. Dobra. Ty lepiej tu rób dach. Nie pójdziesz spać, bo cię zabije. No lata taki ptaszysko cały czas, a ty se poszłaś spać. Teraz nie zabiję. Zadam. No tak, oczywiście. Nie ma jak tę chwilę rozjebać. Tu już widzę, że jest jakiś błąd. Dobra, muszę to po prostu załatać. Nie chcę mi się męczyć. Nie mam żadnych dinozaurów. No tak. Głupi ptak to ma to. Nie no, to ona porażka.
Ten jeszcze... Dobrze, że ona tutaj pozbierała trochę tego. Tak to jest, jak się robi za duże mury. No szybciej. No powinno być to gdzieś dotąd. Może dotąd. Chowam to. Tu oczywiście jest wszystko teraz rozpiernić totalny. No właśnie, patrzę co tylko my. Oczywiście ktoś zrobił już kominek. Już wiem kto. Dobra. Załatane. Trzeba to jutro wyrównać. No panujcie też. Nieźle. Drewno. No tak. Wkurzył te ptaszysko. Dobra, może to tyle. W sumie dzisiaj nic nie zrobiłem. Dosłownie nic. Razem z Natalią. Ona już poszła spać. Zrobiła kominek. Pozbierała mi trochę surowców. Jakiś ptak, który jest nieśmiertelny i czy zaur chyba. No właśnie to było. Bo ty to wszystko robisz, jak to zbierasz. A jestem wkurzony. Bo mi nie wyszło. Nie wyszło to jak trzeba. Nie wiem co. Nie wyszło. Coś poszło nie tak. Się zastanawiam co. Albo wielkość. Zaraz zrobię, jutro zrobię mniejszy. Także zobaczymy jak to zadziała. Dobra. To na razie tyle. Dzięki.